Zdarzenie miało miejsce w Sycowie na Dolnym Śląsku. Nieznany sprawca rzucił w drzwi biura pojemnikiem z łatwopalną substancją. Radio Muzyka Fakt FM podaje, że na elewacji budynku namalowany został napis godzina 7102 rok godzina 21:21. California Uber Alles nie. California Uber Alles jest tytułem punkowego utworu z lat 70. Polska agencja prasowa podała z kolei na Twitterce, że biuro poselskie minister w KPRM zostało podpalone. Pierwsze wnioski wskazują, że było to umyślne działanie, dlatego śledztwo prawdopodobnie przejmie Wydział DS. Przestępczości zorganizowanej prokuratury regionalnej we Wrocławiu, czytamy w informacji PAP. Przypomnijmy, że to kolejny w ostatnich dniach incydent. W poniedziałek informowaliśmy, że wandale zalali farbą szybę w warszawskim biurze posła Prawa i Sprawiedliwości Andrzeja Melaka. W niedzielę 10 grudnia poseł Leszek Dobrzyński poinformował o incydencie, do którego doszło w szczecińskim biurze PiS. Nieznany sprawca namalował sprayem na drzwiach symbol Polski walczącej. Mężczyzna został nagrany przez kamerę monitoringu. Najgłośniejsza sytuacja miała miejsce w styczniu tego roku. Wówczas wandale oblali farbą drzwi biura poselskiego Joachima Brudzińskiego. Z pomocą przyszedł inny parlamentarzysta ze Szczecina, Sławomir Nitras z Platformy Obywatelskiej, który wraz ze współpracownikami wyczyścił zniszczoną elewację. Wicemarszałek Sejmu podziękował politycznemu oponentowi za ten gest. Incydent zgłoszono do prokuratury, ale nie udało się wykryć sprawców.